W pierwszym tegorocznym wydaniu magazynu sportowego witają Państwa Karolina Skakuj i Gabriel Szado. Dzisiejszy magazyn poświęcimy wspomnieniom o sukcesach i porażkach naszych sportowców w roku 2011. A za tydzień mówić będziemy o najważniejszych imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w minionym roku, a także o sporcie szkolnym. Zanim jednak przejdziemy do wspomnień, wybiegnijmy na chwilę w przyszłość. Nadchodzący rok będzie rokiem wyjątkowym. Rokiem Igrzysk Olimpijskich, największej międzynarodowej imprezy sportowej, która odbędzie się w Londynie. Wszyscy sportowcy marzą o tym, aby wziąć w niej udział. Marzą również nasi sportowcy. Życzymy im spełnienia tych marzeń. Niech spełnią się marzenia wszystkich tych, którzy pracują na rzecz sportu, dostarczając kibicom wielu przeżyć, emocji i wrażeń. Jak myślisz, od czego powinniśmy zacząć, patrząc z perspektywy czasu i mając na uwadze zarówno sukcesy, jak i porażki naszych sportowców? Wydaje mi się, że nie ma wątpliwości co do tego, co wszyscy chcieliby usłyszeć od swoich najbliższych. Powinniśmy zacząć od sukcesów. Jeżeli zaczynamy od sukcesów, to powiemy o sportach indywidualnych, bo tam tych sukcesów było najwięcej. Już od szeregu lat nasi zawodnicy startują zarówno w kraju, Europie, jak i na świecie. Nie inaczej było w roku ubiegłym. Za sprawą ciężarowców, karateków, lekkoatletów oraz młodych pływaków, biłgarajscy sportowcy dali znać o sobie, wygrywając nie tylko w kraju. Startowali również w mistrzostwach Europy i świata. Niewątpliwie w minionym roku największy sukces, jak i w latach poprzednich, odniosła Marzena Karpińska. Zawodniczka z Nicza, która na Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w Paryżu zajęła w dwuboju 5. miejsce. Przed zawodniczką nowy rok i nowe marzenia. Poprawić swój wynik dotychczasowy w dwuboju i w rwaniu i w podrzucie, bo w rwaniu mam 83 kg, a w podrzucie mam 101 kg. No i mam nadzieję, że to w przyszłym roku poprawię i na najbliższych zawodach to będą Mistrzostwa Europy, a w Londynie to już wszystko z całych sił pokażę, co będę, na co mnie stać. Poza Marzeną Karpińską sukcesem z Niczu może pochwalić się wicemistrzyni Europy Agata Fus. Nic dziwnego, że trener Henryk Wybranowski jak zawsze ma powody do radości. Dobry to był rok, bo były medale jak zwykle, ale były dwa medale na zawodach rangi europejskiej, więc to cieszy. Oprócz Marzenki Karpińskiej była Agata Fus medalistką, ale na zawodach krajowych również były medale i to jest to. Nie da się ukryć. Chcielibyśmy, aby nasza zawodniczka znalazła się na Igrzyskach Olimpijskich i zdobyła medal. Miniony rok był bardzo dobrym rokiem dla młodego karateki Bartka Szeligi. Sprawił niespodziankę sobie, trenerowi i nam. Z Mistrzostw Europy, które odbyły się w Jerozolimie, przywiózł srebrny medal. Trenerem medalisty jest Andrzej Szeliga, ojciec Bartka, który cieszy się każdym sukcesem swoich podopiecznych, a tym szczególnie. Podzielił się też z nami swoimi marzeniami. W nowym roku życzyć, mogę tak powiedzieć, poproszę o takie dwa życzenia. Abyśmy otwarli dojo i aby Mistrzostwa Polski w Biłgoraju, które będą, były najlepszą imprezą w Polsce do tej pory, jaka się odbyła w karate. Królowa sportu, lekka atletyka. Nieczęsto pojawia się na stadionie w Biłgoraju, a to dlatego, że nadal mamy bieżnię żużlową, która już dawno zniknęła z innych stadionów. Mimo to zawodnicy z Nicza na zawodach ogólnopolskich zdobyli 7 medali, w tym 3 Kamila Paluch. Kamila, 17-letnia zawodniczka, startowała na Mistrzostwach Świata w biegu górskim w Albanii. Trener Mieczysław Jamroz, wieloletni szkoleniowiec, marzy o dalszych sukcesach swoich podopiecznych. A jakich? Moim marzeniem jest ciągle to, żeby moi zawodnicy gdzieś tam pokazali się na olimpiadach. Może jeszcze nie w Londynie, ale następna olimpiada to już mam nadzieję, że będzie następny akcent biłgorajski. Piękne marzenia. Jeżeli zostaną poparte pracą, mogą być realne. Życzymy tego. Dla naszych młodych pływaków ubiegły rok był jak dotychczas niezwykły. Gdzie startowali, tam zdobywali medale w swoich kategoriach wiekowych. Nadal wyróżniał się Damian Zarzycki, ale ma już w klubie Sparta godnych siebie rywali.
Wszystko to dzięki pasjonatowi tej dyscypliny Adamowi Osuchowi, który wraz z innymi trenerami i rodzicami potrafi zarazić pływaniem 180 dzieci. A jego marzeniem jest... W medalach Mistrzostw Polski, no tych starszych, prawda, bo te młodsze już mamy, wierzymy, że od teraz zmieniły się przepisy, od 14 roku życia dopiero ubiegamy się o medale Mistrzostw Polski indywidualne, no i tak się po cichutku o tym marzy, ale dużo marzeń się spełniło, myślę, że może kiedyś i to, oczywiście marzę i jeszcze o innych rzeczach, ale to nie będę głośno mówił. Mamy nadzieję, że nie zabraknie ani siły, ani zapału do zrealizowania tych marzeń, a muszą mu pomagać przede wszystkim zawodnicy. Nie ma wątpliwości. Przyjemnie jest mówić i słuchać o sukcesach. Ale w sporcie, jak w życiu, bywa różnie. Czasami mimo ogromnego wysiłku i nakładu pracy, można przegrać z przeciwnikiem. Bywa, że ma więcej szczęścia lub po prostu trafiliśmy na lepszego od nas. Co by nie mówić, przegraną lub wygraną najbardziej widać w grach sportowych, które rządzą się swoimi prawami. Między innymi tym, że ciężko jest awansować do wyższej ligi i tam cieszyć się z sukcesów. Widać to na przykładzie chociażby piłki nożnej i siatkówki. Ale gry sportowe mają wiele zalet. Są widowiskowe, mają stałych, wiernych kibiców. W drużynach często pojawiają się przyjaźnie, a u zawodników chęć gry przez długie lata. To prawda. Przekonali nas o tym koszykarze basketu i szczypiorniści MKS-u, którzy po kilkuletniej przerwie wznowili grę w trzeciej lidze. A co sądzić i jak oceniać drugoligowe siatkarki szóstki, które po raz kolejny nie awansowały do pierwszej ligi? Nie nam to oceniać. My mówimy o faktach, a te bywają różne. Raz są to dobre informacje, innym razem... nie najlepsze. Już czwarty raz w minionym roku siatkarki stanęły do rywalizacji o awans do pierwszej ligi. Kilka miesięcy wcześniej, bo w kwietniu nie wykorzystały ostatniej szansy i niespodziewanie przegrały najważniejszy mecz sezonu w Legionowie. Tym samym pozostały w drugiej lidze. Zarząd klubu na czele z prezesem Andrzejem Miazgą podjęli decyzję o kolejnej walce o pierwszą ligę. Zmieniono skład drużyny, pozostawiając trenera Pawła Wrzeszcza. Zarząd podejmował gorące momenty zaraz po zakończeniu ligi. Wiemy, że tego wyniku nie było. Mieliśmy rozmowę z zarządem, czyli praktycznie ja rozmowę z panem Andrzejem Miazgą. Szukaliśmy pewnych rozwiązań, daliśmy sobie tydzień do pewnych przemyśleń. Po tygodniu spotkaliśmy się ponownie i stwierdziliśmy razem z Andrzejem Miazgą, że podejmiemy jeszcze raz walkę w tym sezonie. Mam gwarancję zarządu, że mam pracować przez najbliższy sezon. Myślę, że ten temat powinien być zamknięty, pomimo tych kontrowersji, które były tam w maju czy w czerwcu. Pod koniec minionego roku siatkarki były po pierwszej rundzie rozgrywek na pierwszym miejscu w czwartej grupie. Wygrały wszystkie spotkania i rozpoczęły rundę rewanżową. Jak w latach poprzednich, wyróżniającą się zawodniczką jest Paula Rauch. Czy wygrają w tym roku awans do pierwszej ligi? Czas pokaże. A że chcą wygrać, nie ma najmniejszej wątpliwości. Nie ustają w walce w drugiej lidze tenisiści stołowi, którzy nie dążą do awansu, ale każde zwycięstwo ich cieszy. Tym bardziej, że zwycięstw mają niewiele. Niewielu też mają kibiców, ale zupełnie im to nie przeszkadza w walce o utrzymanie się w drugiej lidze. Nadal grającym trenerem jest Mirosław Iwańczuk. Zaczęliśmy rundę rewanżową. Grupy zostały podzielone na awansową i spadkową. No niestety myśmy się znaleźli w tej niższej, ale spokojnie, jesteśmy w tej niższej na trzecim miejscu wśród 8 drużyn. Spadają 2 lub 3, więc nasze szanse w tym roku utrzymania są dosyć duże. Nie tak jak w roku ubiegłym, gdzie faktycznie były nikłe i praktycznie żeśmy spadli, ale jak ja to mówię, troszeczkę nam szczęście dopisało. Po prostu jedna z drużyn, która spadła z pierwszej ligi do drugiej, podjęła decyzję o rozwiązaniu sekcji. Nie chcieli utrzymywać drugoligowego klubu w Kolnie i tym sposobem z powrotem zostaliśmy przywróceni do łask, że tak powiem. Obiecywali i słowa dotrzymali. Mowa o koszykarzach basketu, którzy w minionym roku po kilkuletniej przerwie stanęli do rywalizacji o wejście do drugiej ligi. Obecnie walczą w trzeciej, podkarpacko-świętokrzysko-lubelskiej. Mają silnych, dobrze wyszkolonych przeciwników, ale tym się nie zrażają. Grają na równym poziomie, bywa też, że wygrywają. Powoli chyba naszą specjalnością staje się gonienie przeciwników, bo to kolejny mecz, w którym gonimy wynik. Rzeczywiście mecz się nie układał po naszej myśli. Byliśmy przygotowani na to, że zespół z Przemyśla będzie grał za trzy i rzeczywiście tych rzutów za trzy było dzisiaj co niemiara. No, płód szczęścia, myślę, że tutaj w końcówce trzy niecelne rzuty przeważyły o tym, że mecz się skończył takim wynikiem jak był, czyli 3 punkty dla przeciwnika. Piękny to przykład, kiedy po studiach wraca się do stron rodzinnych i staje na boisku do walki jak za dawnych młodzieńczych lat.
Nie tylko koszykarze basketu obiecywali i słowa dotrzymali. Dotrzymali też słowa szczypiorniści MKS-u. Oni również po kilkuletniej przerwie wznowili grę w trzeciej lidze. Dzięki temu sympatycy piłki ręcznej mają okazję oglądać mecze na dobrym poziomie. Co prawda nasi szczypiorniści nie zawsze odnoszą zwycięstwo, ale zawsze grają z dużym zaangażowaniem i chęcią pokonania przeciwnika. Jak mówią, grają dla kibiców, ale gra na pewno sprawia im przyjemność. To była inicjatywa zawodników. Zgłosili się na wiosnę tutaj, paru chłopaków się zgłosiło, przychodzili na trening i później dali taką propozycję, czy ewentualnie można by było reaktywować drużynę seniorów. Zaczęli się zbierać, nam się to spodobało, wszystko to wyglądało bardzo dobrze, poważnie podchodzili do tego wszystkiego. No i tak, no i decyzja, no to tutaj to wszystko od nich zależało. Myśmy się po prostu tutaj do nich dostosowali. No i no też również chcemy, żeby te piłka ręczna na wydaniu seniorowskim była w Biłgoraju na poziomie tej trzeciej ligi. Mamy dość dużo chłopców takich, którzy pokończyli studia, prawda, wrócili z innych klubów do Biłgoraja. No szkoda, żeby tego, prawda, że tak powiem, nie zagospodarować. Jest to też bardzo dobre dla tych młodych chłopców, którzy się uczą jeszcze do piłki ręcznej w wieku tu juniora młodszego. To dla nich też będzie no, dość duży pożytek. Szkoleniowcem jak za dawnych lat jest Janusz Ćwikła, pasjonata tej dyscypliny. Piłka nożna cieszy się dużym powodzeniem wśród kibiców i ma swoich fanów. Drużyna Łada 1945 Biłgoraj w minionym roku awansowała do klasy A. Początkowo no, bardzo się cieszyłem z tego, że udało nam się sportowo zachować byt czwartoligowy. Mówiąc szczerze, jeszcze łudziłem się po trosze, że uda się zachować w ogóle dla tego miasta, dla tego klubu, tą czwartoligową drużynę. No, losy potoczyły się troszeczkę inaczej, musieliśmy zweryfikować swoje plany. No, początek rundy jesiennej, wielka niewiadoma, no ale myślę, że wszystko poszło w dobrym kierunku. No, chyba no, stało się tak, jak się stało, no trudno. Ale z perspektywy tego roku no jestem zadowolony z tego, że ci chłopcy podołali temu wyzwaniu, które na siebie narzucili i podołali też presji jakiejś tam kibiców. No i wspólnie awansowaliśmy do klasy A. Jest nadzieja, że po rundzie wiosennej w nadchodzącym roku powtórzy sukces i grać będzie w lidze okręgowej. Na dziś to wszystko. Przed nami cały nowy rok. Kolejna okazja do realizacji marzeń i planów. Z tej okazji życzymy wszystkim sportowcom i Państwu również spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego w nowym 2012 już roku. Przypominamy, że za tydzień mówić będziemy o imprezach rekreacyjno-sportowych, a także o sporcie szkolnym. Do widzenia.